Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Hokus Pokus Różowa Pantera. Jej. Przymknę tylko okno. Co z tego, że jest bardzo gorąco, ale ja muszę mieć dobre nagrania, a nie jakieś tutaj, nie wiem, szczekanie, albo nie wiem co jeszcze. O, akurat traktor przejechał. No to byłoby, kurde, w porę. Więc co musimy zrobić? Idziemy czy nie? Dobra. Ha. No to chyba idziemy na zabawę, więc ostatnio przekonaliśmy tutaj jak on to miał? Nie Neptun, tylko Posejdona, że ta, która opanowała dziewczynkę jest u nas, więc lećmy. Dobra. Co tu się będzie działo się? Patrzcie, teraz już nie mamy wyboru. Możemy tylko tam iść i wszystko to zakończyć. Bo tak to niestety jest już koniec gry, tak jak się dowiedziałem, bo ja myślałem, że coś będzie, a tu nie. Zapomniało mi się. Strzała wszyscy, to jest Posejdon. Posejdon, to są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Posejdon jest dziadkiem Echidny i... Echidna? Złaś na dół i to już! Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Echidna, idziemy do domu! No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. Oho. Niech się skończy smutny czas. Violet sobą będzie wraz. Abrakadabra. Krycie, zaraz będzie. Bum. Zeus? Czy to ty? Nie. Czy to Ricky Martin? Niezupełnie. Czemu krzyczymy? Bo on jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy. Tada. Chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa, on jest... Weź się po aspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och, przerażający sen. Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie, w ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie! A co z zębami? A idź pani w cholerę z tymi zębami. Chciałem zęby jako amulet. Tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu. Czemu nie? Hej, co z zębami? Haha. Ktoś tu się na randkę umówił. To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Daj spokój, wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę. Zaraz, zaraz. Jeśli żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to... Po co mi one? Aha. Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru. Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę.
Co zamierzasz? Będę kanonować nabór mistrza. Jej. O-o. O fuj! Natanie juniorze, znów to zrobiłeś! Słyszysz mnie? Znów! Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziąseł, słyszałeś? Dawno powinnam chyba cię tam wysłać. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, o, ależ, Natanie. To także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam. Wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój. Jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem. Prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciały. Nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda. Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Wszystko się dobrze skończy. Trzym się, Natanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. I tyle. A więc jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie. I to tyle. Cała różowa pantera za nami. A więc tak, na razie daję sobie spokój od przygodówek na ten czas. Powiedzmy, że na jeden let's play. I następnym let's playem to będzie wznowienie Metal Slug'a, czyli bodajże od Metal Slug'a 5 albo już 6 rozpoczniemy i mam nadzieję, że do końca. Albo po prostu po dwóch grach i jakaś kolejna przygodówka. Możecie powiedzieć, jak chcecie. No i cóż mogę powiedzieć? Ja się tylko mogę z wami pożegnać. Zobaczymy się w następnym tygodniu właśnie w Metal Slugu. I to chyba tyle. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.